Dzień dobry. Jakub Goral, opowiem o integracji Splunka z Office'em 365. Ja zajmuję się w firmie MK wdrożeniami Splunka, konsultacjami z klientami, projektowaniem architektury. Na początek agenda. Kilka słów o naszej firmie, czym się zajmujemy. Następnie powiem o przyjmowaniu danych w Splunku w ogóle, jaka jest architektura systemu, opowiem o indeksach, jak przebiega integracja z Office'em 365, jak te dane możemy zaprezentować w postaci standardowych dashboardów dostarczanych z systemem oraz jak tworzyć własne dashboardy i alerty. Nasza firma skupiona jest na kilku obszarach. Monitoring infrastruktury IT, monitorowanie NetFlow, systemy log managementu, SIEM, systemy Network Access Control, kontrola kontów przywilejowanych, Enterprise Mobility Management oraz rozwiązania do backupu. Idea jest taka, to co mamy w ofercie, potrafimy także wdrożyć. Kompleksowe usługi oferujemy naszym klientom. Czym jest Splunk? Pytanie do Państwa, kto zna Splunka? Widzę kilka osób, więc zacznę od samych podstaw. Splunk jest system do zbierania logów. Idea rozwiązania jest taka, że przyjmie każdy rodzaj danych. Niekoniecznie musi być konektor pod źródło, żeby te dane zaprezentować w Splunku. Splunk czyta wszystko. Jeśli mamy jakieś customowe aplikacje, te dane możemy zaczytać w Splunku i tam je analizować. Następnie możemy je przeszukiwać, tworzyć dashboardy, także w czasie rzeczywistym. Co konkretnie Splunk może indeksować? Mogą to być pliki z logami, pliki z konfiguracjami, odbierać różne alerty, tikety. To wszystko może być zbiorczo prezentowane w Splunku. A jak to wygląda szczegółowo? Jeśli chodzi o systemy Windowsowe, najczęściej indeksujemy event loga, ale nie musimy się do tego ograniczać. Możemy analizować klucze rejestru, możemy również kontrolować dostępy do plików i niekoniecznie korzystać z systemu wbudowanego w Windowsa, żeby analizować serwery plików. Jeśli chodzi o systemy typu Linux, Unix, no to najczęściej czytamy pliki z logami, odbieramy sysloga, ale również możemy dowolny plik z jakąś konfiguracją monitorować i każda zmiana w tym pliku będzie zarejestrowana przez Splunka, będzie zaczytany ten plik, będziemy wiedzieli kiedy i kto go wyedytował. Możemy uruchamiać różne skrypty, informacje zwracane przez skrypty będą indeksowane w Splunku. Następny obszar, wirtualizacja i cloud. Monitorowany jest wszystkie poziomy wirtualizacji, od hosta fizycznego, przez hypervisor i przez system zainstalowany na tym hoście. Dalej cloud, no to najczęściej przez API z systemami cloudowymi się możemy integrować. Serwery aplikacyjne, serwery www. Kolejny obszar, bazy danych. Mamy dedykowaną aplikację, którą instalujemy na Splunku i w ramach tej aplikacji możemy łączyć się do baz danych i wykonywać selekty. Definiujemy, jaki to ma być select, w jakim interwale. Informacje zwrócone przez system będą zaindeksowane w Splunku. Możemy także wysyłać do bazy danych informacje, czyli mamy jakiś zestaw danych, chcemy je przekazać do bazy danych, więc Splunk może te informacje puścić do bazy. Trzeci sposób polega na tym, że mamy, załóżmy w logach, loginy użytkowników, a w bazie danych mamy imię i nazwisko. I możemy na zasadzie lookup table zerknąć do tej bazy, wczytać to imię i nazwisko i w gotowym raporcie końcowym zaprezentować już cały zestaw informacji. Jeśli chodzi o źródła sieciowe, odbiera Splunk sysloga, trapy SNMP, NetFlow także integruje się z systemami IDS-owymi. Te dolne klocki to obszar data center, ale możemy wyjść poza data center, podłączyć systemy kontroli dostępu, sensory, dane GPS-owe. Splunk jest na to gotowy. Każdy rodzaj danych maszynowych może zaindeksować. Także możemy analizować zachowania klientów, na przykład jakie produkty klienci dodają do koszyka i przewidywać, co można im zaproponować, żeby sprzedaż zwiększyć. Kto może korzystać ze Splunka z zyskiem? Czyli tak, indeksujemy dane z różnych systemów, które mamy w naszym środowisku i dajemy dostęp szerokiemu gronu pracowników, zarówno deweloperom, działom IT Operations, dział bezpieczeństwa,
Także działy Business Analytics, jeśli takie dane zaindeksujemy, mogą korzystać ze Splunka i budować własne dashboardy. Jak wyglądają implementacje Splunka? Najprostsza jest taka. Mamy jeden serwer, na którym odbywają się wszystkie procesy. Wczytywanie danych, parsowanie, czyli dzielenie na pojedyncze zdarzenia z czasem, indeksowanie, czyli zapisywanie logów na dyskach oraz wyszukiwanie, czyli użytkownicy wyszukują dane, tworzą raporty, dashboardy, alerty. Bardziej rozbudowana architektura. Fazę inputu wydzielamy do zdalnych serwerów. Instalujemy na nich Splunk Universal Forwarder, agent, który czyta na przykład event loga, monitoruje pliki płaskie, czy otwiera port. Zarządzanie agentami jest z poziomu centralnej konsoli Splunka, gdzie mamy agenty podzielone na klasy i definiujemy. Ta grupa ma czytać event loga, ta grupa ma czytać pliki płaskie, ta grupa ma słuchać syslog. Jeszcze bardziej złożona architektura. Na górnym poziomie mamy warstwę search headów, czyli tam się odbywa wyszukiwanie danych. Jeśli jest dużo pracowników w organizacji, wiele osób ma dostęp do Splunka, wiele searchy się odbywa w tym samym czasie, no to wydzielamy te search heady. Może być jeden, może być kilka. Kolejna warstwa indeksery, tam są indeksowane dane. Możemy mieć klaster indekserów z replikacją danych. Jeśli któryś węzeł ulegnie awarii, no to dane mamy cały czas dostępne z pozostałych węzłów. Warstwa forwarderów, o której mówiłem wcześniej, i deployment server odpowiedzialny za zarządzanie forwarderami, wydzielony do osobnej maszyny, jeśli tych forwarderów mamy setki. Jak wprowadzamy dane? Upload, czyli wczytujemy jakieś dane historyczne. Mamy w pliku, chcemy je wczytać raz. Monitor, definiujemy, że chcemy monitorować jakiś konkretny plik, no i Splunk będzie pilnował, co się dzieje w tym pliku. Jeśli będą nowe dane, zostaną wczytane do głównego serwera Splunka. Możemy hosty odpytywać zdalnie przez WMI. Możemy otwierać port TCP UDP. Możemy uruchamiać skrypty. Środkowy element dzieje się na głównym serwerze Splunka. Ostatni element forward dzieje się na forwarderach, czyli na tych zdalnych agentach. No i taki zdalny agent monitoruje pliki, ma otwarty port TCP UDP czy uruchamia skrypty. Zgromadzone dane przechowujemy w indeksach. Jaka jest z tego korzyść? Jeśli wyszukujemy, no to zawężamy już się do pewnego obszaru, na przykład indeks web, który będzie zawierał informacje z serwerów www. I możemy też kontrolować dostęp, czyli administratorom serwerów webowych dajemy tylko dostęp do tego indeksu, administratorom z działu bezpieczeństwa dajemy dostęp do wszystkich indeksów. Kolejna korzyść jest taka, że możemy zarządzać, co się będzie działo z danymi w czasie. Czyli możemy określić, że dane z indeksu web będą przechowywane przez 6 miesięcy, potem zostaną skasowane, a dane z indeksu security będą przechowywane przez rok i archiwizowane na zewnętrznym storage'u. Splunk jest platformą, którą możemy rozbudowywać. Instalujemy tam dodatki, które nam pomogą w parsowaniu danych pod konkretne źródło, oraz wizualizacje, aplikacje, które wprowadzają wizualizację. Większość aplikacji i dodatków jest bezpłatna, niektóre są płatne, takie większe aplikacje jak na przykład Enterprise Security, która ma gotowe reguły korelacyjne, to są już płatne dodatkowe aplikacje. Teraz opowiem, jak przebiega integracja z Office 365. Łączymy się poprzez Office 365 Management API. Mamy dedykowany dodatek, Splunk Add-on for Microsoft Cloud Services. Ten dodatek jest odpowiedzialny już za wczytywanie tych danych i przekazywanie do głównego serwera. Dodatkowo instalujemy aplikację z dashboardami Microsoft Cloud App for Splunk. Żeby przeprowadzić tą integrację, musimy wykonać kilka kroków po stronie Azure'a. Założyć konto, nadać mu uprawnienia do czytania logów. Nie będę o tym mówił, jest to w dokumentacji nawet do tego dodatku splunkowego opisane, jakie te kroki są, co musimy zrobić. Opowiem tylko, co robimy po stronie Splunka. Wprowadzamy konto, redirect URL to jest lokalizacja naszego Splunka, który będzie się łączył do clouda Microsoftowego. Ten URL musimy podać przy zakładaniu konta w Azure. Kolejny krok. Definiujemy
Wskazujemy to konto, które w poprzednim kroku było skonfigurowane. Określamy, jakie dane będziemy pobierać i do jakiego indeksu te dane będą wczytywane. Tak wygląda log z Office 365 po wczytaniu do Splunka. Jak widzimy, nie wymaga on żadnego nakładu pracy. W przejrzystej formie pola wyekstraktowane, wszystkie te pola możemy, po tych polach możemy wyszukiwać i budować od razu dashboardy. Teraz opowiem o prezentacji danych w gotowej aplikacji, która jest do Splunka. Co zobaczymy? Zaczynając od najprostszych rzeczy. Błędy logowania do Office 365. Możemy także konstruować tak zwane whitelisty. W ramach tej whitelisty zrobimy zestaw nazw plików, które chcemy monitorować, nazw rozszerzeń, nazwę client, numery client IP czy user agentów, z których są wykonywane połączenia. I następnie po wybraniu listy i przedziału czasu będziemy mogli wyszukać w naszych logach, jakie informacje pokrywają się z tymi w tej liście statycznej. Czyli jeśli wracamy do jakichś searchy, no to możemy taką listą się posłużyć. Możemy również zaprezentować, jacy użytkownicy wykonują najwięcej operacji w OneDrive'ie. Czyli mamy po lewej stronie loginy użytkowników, po prawej stronie jakie to były operacje, czyli na przykład skasowanie pliku, upload pliku, tego typu zadania. Możemy również wychwycić przypadki udostępniania zasobów do zewnętrznych domen. Czyli tak, mamy naszych pracowników i listujemy, jakie były eksporty danych do zewnętrznych domen. Widzimy, jakie to były pliki, jakie to były rozszerzenia plików. Tych dashboardów w ramach tej dedykowanej aplikacji jest więcej, ale jeszcze pokażę, jakie możemy budować własne dashboardy. Czyli tak, udostępnianie do zewnętrznych domen możemy przedstawić trochę w innej formie. Jacy użytkownicy są najaktywniejsi, jakie rozszerzenia występowały najczęściej, jakie były operacje najpopularniejsze, czy jaki był trend w czasie udostępniania plików i folderów. Możemy wychwycić te piki, że coś się zaczyna dziać w naszej sieci. Możemy też analizować, jaka jest kondycja środowiska Office 365, czyli widzimy status poszczególnych usług, a na dole otwarte etykiety, czyli co się działo historycznie z tymi usługami i jakie były problemy, że jakaś usługa była niedostępna, kiedy i jaki to był problem z tą usługą. Możemy również przeglądać aktywności na plikach, czyli widzimy, jaki użytkownik, kiedy modyfikował plik, jakie to były pliki, jakie to były zmiany. Jeśli chcemy sprawdzić szczegółowo, co robili poszczególni użytkownicy, wybieramy przedział czasu, wybieramy z listy login takiego użytkownika i na takim dashboardzie widzimy, z jakich lokalizacji się najczęściej logował, kiedy było ostatnie logowanie, jaka była aktywność w czasie, czy z jakich agentów następowały połączenia. To, co widzimy tam, to są takie listy poglądowe. Możemy sobie sprawdzić, co się działo. Ale załóżmy, że mamy wielu użytkowników w naszym Office 365. Chcielibyśmy ich sprofilować, czyli wytypować tych, którzy wykonują najwięcej operacji na przykład, co może być potencjalnie niebezpieczne. I tak, profile będziemy tworzyć w następujący sposób. Wyliczymy sobie średnią liczbę operacji na użytkownika i nadamy tak zwane etykiety. Status low to będzie, jeśli liczba operacji danego użytkownika jest poniżej średniej. Status normal, jeśli jest poniżej górnej granicy, którą wyliczymy jako trzykrotną wartość średnią. No i high powyżej tej górnej granicy. Jak konstruujemy takiego searcha? Wyliczamy wartość średnią, wyliczamy górną granicę jako 3 razy wartość średnia i budujemy statystyki dla każdego użytkownika. Będzie tam zawarta wartość średnia, górna granica i liczba zliczeń dla danego użytkownika. I nadajemy profile dla każdego użytkownika. Jeśli liczba zliczeń jest mniejsza od wartości średniej, to mamy low. Jeśli poniżej górnej granicy mamy normal, wszyscy pozostali to będą high. Tak możemy to zaprezentować. Wybieramy przedział czasu. Mamy rozkład tych profili w czasie. Widzimy, że żółtą linią jest zaznaczone, że najwięcej użytkowników to było o statusie low. Na dole
listujemy użytkowników według na przykład profilu high i mamy wyliczone liczba operacji 400, ponad 400, przy wartości średniej 120, przy górnej granicy 369, czyli wszyscy ci użytkownicy mają status high. Na górze możemy jeszcze dodatkowo wyfiltrować, czy to są nasi pracownicy, czy to są jakieś konta dla eksternali założone i wtedy bardziej sfokusujemy ten dashboard na konkretnych danych. Teraz zajmiemy się przypadkami, kiedy administratorzy Office 365, nasi pracownicy z rolą administratora, będą wykonywać jakieś operacje na kontach, aktualizować konta użytkowników. Będziemy wychwytywać przypadki, kiedy liczba tych operacji jest bardzo duża. Tu posłużymy się trochę inną statystyką. Zbudujemy średnią kroczącą. Czyli tak, mamy ten zapis Windows 100 oznacza, że 100 punktów wstecz się cofamy, żeby wyliczyć średnią i ta średnia się będzie przesuwać. Jeden punkt to jest jedna godzina. I wyliczamy wartość średnią, odchylenie standardowe i rozkładamy to na per operacja pojedyncza. Dalej, wyliczamy górną granicę, która będzie wartością średnią plus podwójne odchylenie standardowe. No i na koniec budujemy wykres w czasie, gdzie zaprezentujemy liczbę zliczeń, wartość średnią i górną granicę. I to wszystko będzie rozbite per operacja. Jak to wygląda na gotowym dashboardzie? Wybieramy sobie operacja, na przykład update user, no i widzimy, linia żółta oznacza liczbę operacji, linią niebieską mamy wartość średnią wyliczoną, linia czerwona pokazuje wartość średnia plus te podwójne odchylenia standardowe, czyli ta nasza górna granica. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaobserwować, że w tym przedziale czasu ostatnich 7 dni były 4 piki. I możemy się skupić, kto w tym czasie wykonywał te operacje, czy coś się nie działo niepokojącego. Możemy też zawęzić obszar wyszukiwania, wybierając status zakończony niepowodzeniem, czyli tutaj ta środkowa lista wyboru, status failure, nam pokaże tylko, że było dużo operacji i wszystkie były zakończone niepowodzeniem. Ten dashboard pokazuje ogólnie monitorowanie aktywności administratorów, czyli ile było operacji zakończonych sukcesem, ile było błędem, jakie operacje występowały najczęściej oraz jacy użytkownicy najczęściej wykonywali jakieś operacje na kontach. W logu Office 365 mamy takie etykiety kont. To są te liczby od 0 do 6. Na tej podstawie możemy określić, czy to jest konto standardowego użytkownika, czy to jest konto administratora, czy to jest jakieś konto techniczne. I tymi numerami posłużyliśmy się tutaj do zbudowania tego dashboardu, który jest tutaj powyżej. Ale to nie wyczerpuje tematu, bo są takie przypadki, że możemy mieć w Azure rolę Global Admin, która nie ma odpowiednika tutaj w numerach, a taki administrator ma bardzo szerokie uprawnienia. Największe tutaj z nich wszystkich może najwięcej operacji wykonywać na kontach. Więc żeby zaprezentować, co pracownicy z rolą Global Admin robią na kontach, posłużymy się listą statyczną importowaną do Splunka. Czyli tak, z Azura eksportujemy do CSV nazwy kont z rolą Global Admin i dalej robimy searcha z przecięciem według tej listy. Czyli w liście Global Admin będziemy mieli listę tych administratorów. Musimy jeszcze zmienić nazwę tej kolumny, bo tam mamy User Principal Name, a w naszych logach z Office'a jest User ID. Czyli musimy przemienić nazwę tych pól i potem to, co wyświetlimy, te top operations, to już będą operacje tylko tych Global Adminów. Co tam możemy zobaczyć? Tak samo, jakie były operacje wykonywane najczęściej, czy to na dashboardzie, czy w tabeli. Przypadki zmiany ról innych użytkowników, czyli jakiś global administrator, który jest zawarty tutaj w tej kolumnie, na przykład dodał innego pracownika do roli, w tym wypadku administrator Exchange'a. Możemy także wyświetlić przypadki, kiedy global admin sięga do OneDrive'a innego pracownika. Są czasem takie zadania, że admin jest proszony, żeby gdzieś zajrzał do kogoś. Pytanie tylko, czy to są autoryzowane operacje. Możemy to monitorować. Także zmiany typu set company information.
Te przypadki możemy przełożyć na alerty, czyli zmiana roli użytkownika, wystarczy wyszukać operation, dodanie do roli albo usunięcie z roli i szukamy te przypadki, mamy wyświetlone, jaki administrator wykonał taką operację na jakim koncie. Alert dotyczący dostępu do OneDrive'a innego użytkownika. Pod user ID mamy, jaki to był administrator, a pod object ID, dalej w ścieżce, będzie login tego użytkownika, do którego on sięgał. No i porównujemy te wartości, czy nazwa administratora pokrywa się z nazwą obiektu. Jeśli się nie pokrywa, jeśli ten login w nazwie obiektu jest inny niż nazwa administratora, no to znaczy, że to było już dostęp do innego, do OneDrive'a innego użytkownika. Te alerty możemy ustawić, aby się uruchamiały albo codziennie, albo co godzinę. Określić, jaka liczba wyników nas interesuje. Czy od każdego wyniku to ma być już wysyłane powiadomienie, czy tylko wysyłane raz. Możemy również oznaczyć opcję, żeby te powiadomienia były odroczone. Czyli na przykład możemy warunek sprawdzać często, ale powiadomienia sprawdzać co godzinę, a powiadomienia dostać nie częściej niż na przykład co 6 godzin, żeby te skrzynki nie były zapchane. No i wybieramy akcje automatyczne, czyli dodanie do listy alertów w samym Splunku, czy wysłanie maila. W treści maila określamy, co ma być tam zawarte, czy PDF załączony z wynikami, czy link do wyników w Splunku, czy tylko tabela z wynikami. No i takie ciekawe przypadki do alertów to właśnie zmiana roli użytkownika, dostęp do OneDrive'a, czy te otwarte tikety, które mieliśmy wcześniej w kondycji samego Office'a. Co nam daje integracja Office'a 365 ze Splunkiem? Możemy wykrywać nietypową aktywność użytkowników, możemy analizować pracę administratorów, możemy użytkowników profilować, żeby wytypować tych, którzy najwięcej wykonują operacji potencjalnie niebezpiecznych, czy kontrolować stan usług. Wdrożenie jest szybkie, konfiguracja łatwa. Instalujemy dedykowane dodatki i aplikacje, które te dane pozwolą nam w łatwy sposób zaprezentować w Splunku. Jeśli chodzi o zużycie licencji Splunka. Sam Splunk jest licencjonowany na liczbę danych w ciągu doby, które są zaindeksowane. Czyli na przykład mamy licencję na 5 GB na dobę. Jak to się przekłada na Office'a 365? Dodatek do Microsoft Cloud jest darmowy. Aplikacja z dashboardami jest darmowa. Czyli sama licencja Splunka nam jest potrzebna. Jeśli mamy kilkadziesiąt tysięcy kont Office'a 365, to potrzebujemy licencji zaledwie kilku gigabajtowej, żeby te dane zaprezentować. Także tych danych nie jest bardzo dużo, a są wartościowe. Dużo niosą informacji ciekawych. To wszystko z mojej strony. Jeśli macie pytania, to zapraszam.